Panie Kalinowski, znowu remont, ocieplenie domu, nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się, a korzyści? Sam pan widzi. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy? Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Weź dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w ramach Akademii Czystego Powietrza. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze webinarium na temat elektryfikacji w ogrzewnictwie, w ogrzewaniu budynków, współpracy pomp ciepła i fotowoltaiki. Ja nazywam się Paweł Lachman i plan spotkania, który Państwo widzą, przewiduje trzy części. Pierwsza część poświęcona będzie współpracy pomp ciepła i fotowoltaiki w budynkach jednorodzinnych. Kolejna po przerwie, krótkiej przerwie, będzie dotyczyła najważniejszych kwestii związanych z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze. I po kolejnej przerwie będę chciał odpowiedzieć na wybraną część pytań, które Państwo zadają. Zachęcam Państwa do zadawania pytań aktualnie na czacie. Pierwsza część, tak jak już wspomniałem wcześniej, będzie to część poświęcona współpracy pomp ciepła i fotowoltaiki. Może krótkie wprowadzenie w tą część od strony tematów, które chciałem mówić, to przede wszystkim chciałbym pokazać główny trend ogrzewania budynków w Unii Europejskiej, ale również w świecie, czyli elektryfikację ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Pokazać aktualny system rozliczania fotowoltaiki w system opustu, powiedzieć też rzeczywiście o przyszłych rozwiązaniach. Przedstawić troszkę akcję informacyjną Dom bez rachunków, budynki bez rachunków, jak również pokazać kilka kwestii technicznych, na przykład jak oszacować wymaganą moc instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia budynku z kotłem węglowym w systemie opustu. Mówię tutaj o ogrzewaniu i ciepłej wodzie użytkowej. Chciałbym przybliżyć poziomy dofinansowania z programu Czyste Powietrze, przedstawić taką analizę kosztów rocznych układów pomp ciepła z fotowoltaiką i krótko podsumować tą część. Proszę Państwa, mam przyjemność reprezentować Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w skrócie PORTPC. Istnieje ona około 10 lat. W tym roku obchodzimy jubileusz. I celem tej organizacji jest przede wszystkim przygotowanie rynku do zmian. Stąd też od kilku lat wydajemy kompleksowe wytyczne branżowe w zakresie pomp ciepła. Wydaliśmy już w tym momencie 8 części różnych wytycznych. Oprócz tego wdrażamy znaki jakości zarówno dla instalatorów, jak i też dla pomp ciepła. Prowadzimy systemy szkoleń dla instalatorów, które kończą się znakiem europejskiego instalatora pomp ciepła. Wydajemy różnego rodzaju poradniki, narzędzia, jak również mniej więcej 2 lata temu rozpoczęliśmy akcję informacyjną Dom bez rachunków. Przechodząc do roli pomp ciepła w zakresie tego, co się będzie działo w najbliższych latach w Unii Europejskiej, warto powiedzieć, że mniej więcej rok temu powstała strategia integracji sektora energetycznego, która jest taką główną strategią, osią Europejskiego Zielonego Ładu wraz ze strategią wodorową, która pokazuje, że w przyszłości, to niedalekiej, sektory, które produkują energię, zużywają energię, przestaną być odseparowane i zużywać energię z paliw kopalnych, tak jak widzimy to na slajdzie po lewej stronie, a przejdzie to w kierunku integracji sektorów, czyli z jednej strony dużego, znacznego zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o energię elektryczną, również wykorzystania ciepła odpadowego, po to, żeby przejść na elektryfikację transportu, elektryfikację ogrzewania budynków za pomocą pomp ciepła, również możliwie elektryfikację tam, gdzie jest to wszędzie opłacalne i możliwe. Natomiast tam, gdzie nie jest to możliwe, pozostaje nam wykorzystanie na przykład zielonego wodoru produkowanego z energii odnawialnej. Zachęcam Państwa serdecznie do pobrania, tu z prawej strony widzą Państwo na ekranie takie opracowanie przygotowane przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej, które pokazuje, jakie są główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Te założenia się od roku nie zmieniły, zostały potwierdzone w nowym dokumencie, właściwie w pakiecie dokumentów Fit for 55.
Patrząc na założenia w strategii integracji sektora energetycznego, Komisja Europejska zakłada, że w 2030 roku, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, widzą to Państwo na samym dole, 40% budynków, czyli czterokrotnie więcej niż jest obecnie, będzie ogrzewanych pompami ciepła, a w 2050 roku nawet zakłada się 65-70% budynków, czyli mówimy o liczbach od 40 do ponad 70 milionów urządzeń. Natomiast w budynkach komercyjnych, jeżeli spojrzymy na górną część tego slajdu, mówi się o jeszcze większym udziale, bo w 2030 2 trzecie budynków, w 2050 85%, czyli widzimy w tym momencie, że elektryfikacja ogrzewania jest wpisana w dekarbonizację, w cel neutralności klimatycznej. Z czego to wynika? Tak krótko wprowadzając w temat, wynika to z tego, że pompa ciepła już w tej chwili, elektryczna pompa ciepła pobiera znaczną część energii z otoczenia, z gruntu, powietrza czy wody jako energia ze źródeł odnawialnych. Najczęściej jest to około 70-75% energii przekazywanej w cieple użytkowym. Reszta to energia elektryczna, która będzie coraz bardziej energią zieloną. Jest to też wyraźnie zapisane na przykład w tej strategii, o której mówiłem, że w 2030 roku udział energii z OZE będzie stanowił od 50 do 60%, przy czym ta ilość produkowanej energii ma bardzo mocno rosnąć. Jest to związane też z tempem dekarbonizacji. Jeżeli spojrzymy sobie na kolejny wykres, który pokazuje dane dotyczące emisyjności z kilowatogodziny energii elektrycznej z Energy Mix, to w tej chwili w Unii Europejskiej ta emisja w 2020 roku jest na poziomie około 226 gramów na kilowatogodzinę. Widzimy tutaj tą niebieską linię w 2020 roku, czy niebieską kropkę. Natomiast w praktyce w najbliższych latach, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, ma nastąpić bardzo szybka dekarbonizacja sektora energetycznego, produkującego energię, a w 2035-40 właściwie pełna dekarbonizacja, co pozwoli na to, że emisja CO2 z ciepła przekazywanego przez pompy ciepła już w 2030 roku będzie de facto 8-10-krotnie niższa niż na przykład z kotłów gazowych, a w 2040, czyli za 20 lat, patrząc na średnie statystyczne europejskie, będzie to wartość właściwie zbliżona do 1,5, może nawet jeszcze niżej w stosunku do spalania gazu i emisji z ciepła z gazu. Patrząc na konkretne strategie dotyczące tempa dekarbonizacji energii elektrycznej, widzą Państwo kolejny slajd, widzą Państwo też kod QR z linkiem do tego wykresu, do tych informacji. W 2030 roku ta emisja energii z energii elektrycznej, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, czy generalnie gazy cieplarniane, będzie jeszcze kolejne 3 razy do 4 razy niższa niż obecnie. Będzie to wartość między 99 w przypadku takiego scenariusza troszkę mniej optymistycznego, przy optymistycznym 75. Jeżeli podzielimy to przez efektywność pompy ciepła, współczynnik efektywności pompy powietrznej, który jest w okolicach 3, w przyszłości pewnie będzie ta wartość rosła, to widzimy, że ta emisja w gramach na kilowatogodzinę statystycznie w Unii Europejskiej po prostu będzie praktycznie prawie 10-krotnie niższa niż z gazu ziemnego. Zwrócę też uwagę, jakby wchodząc głębiej w temat współpracy pomp ciepła z fotowoltaiką, na rolę pomp ciepła i elektryfikacji również fotowoltaiki, którą pokazała Międzynarodowa Agencja Energii, której członkiem jest też Polska. I ta mapa drogowa, która została przygotowana w tym roku, w maju tego roku, pokazuje, że elektryczne pompy ciepła będą podstawową technologią ogrzewania budynków w najbliższych latach. W 2050 roku zakłada się, że blisko 2 miliardy pomp ciepła będzie funkcjonować na świecie. Co piąta osoba będzie, czy jedna pompa ciepła na 5 osób. Mniej więcej 50% całego ciepła związanego z ogrzewaniem ciepłowodu będzie związanych z pracą pomp ciepła. Jeżeli chodzi o indywidualne ogrzewanie, blisko 2 trzecie indywidualnych urządzeń grzewczych w 2050 roku. No i ta mapa pokazuje wyraźnie, że nie da się dojść do celu neutralności klimatycznej bez stosowania elektrycznych pomp ciepła i również rozwoju energetyki prosumenckiej, również produkcji energii z OZE. To, co też bardzo mocno przyspiesza ten proces,
i to się dzieje rzeczywiście już bardzo intensywnie, to istotne spadki kosztów energii elektrycznej, kosztów produkcji energii elektrycznej. Widzą Państwo wykres takiej organizacji energii, która przewiduje, że w najbliższych 20 latach, 30 latach ceny energii z paliw kopalnych tutaj na pomarańczowo i na szaro będą szły do góry. To są uśrednione koszty, tak zwane LCOE. Natomiast uśrednione koszty LCOE będą spadać znacząco w przypadku takich technologii jak fotowoltaika, czy energetyka morska, czy wiatrowa. Także to będzie też bardzo mocno przyspieszać zmianę. Również samochody elektryczne, które będą ważnym elementem magazynu energii i to będzie też bardzo istotna zmiana. Potwierdzają to ostatnie analizy, które pokazują, że na przykład w ciągu ostatnich 10 lat, między 2010 a 2020, ceny energii spadły uśrednione z fotowoltaiki blisko 9-krotnie. Koszty na przykład produkcji i sprzedaży fotowoltaiki, modułów fotowoltaicznych na watt peak czy na kilowatt peak spadły blisko 10-krotnie. To pokazuje, że jest to bardzo silny megatrend, który przyspiesza ten kierunek obrany przez Komisję Europejską, ale też obrany przez bardzo dużą część kraju, dlatego że do tego kierunku dołączyły się również obecnie Stany Zjednoczone, również Chiny, również Wielka Brytania. Z jednej strony elektryfikacja, połączenie sektorów, z drugiej strony bardzo duży udział energii z OZE. Również ostatni raport pokazuje, że w ostatnim roku, w 2020, mamy dane za poprzedni rok, ceny energii produkowane z dużych farm fotowoltaicznych spadły o 7%. Podobnie spadki duże były w przypadku energetyki wiatrowej, czyli trend jest bardzo mocno nieustający i bardzo silny, który przyspieszy między innymi te główne plany Komisji Europejskiej i wielu krajów na świecie. Przechodząc do akcji Dom bez rachunków, która jest promowana już od około 2 lat przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i wielu partnerów. Zwrócę uwagę na to, że promowaliśmy tę akcję w kontekście budynków nowych, aczkolwiek ona ma też duże znaczenie w przypadku budynków istniejących w oparciu o istniejący system opustu. W przypadku nowych budynków pokazywaliśmy, że nie potrzeba budować budynku z kominem, z kotłownią, z magazynem opału. Można budować prostsze dachy, na przykład dwuspadowe. I w takich budynkach, gdzie jest pompa ciepła, gdzie jest instalacja fotowoltaiczna, gdzie jest wentylacja mechaniczna odzyskiem ciepła, mamy zarówno większy komfort, jak i również dzięki temu, że funkcjonuje system opustu ze współczynnikiem net meteringu 0,8 do 10 kW peak, a wynosi on 0,7 w przypadku większych instalacji. Dzięki temu, że można właśnie odebrać z takiego magazynu wirtualnego 80% energii wyprodukowanej, wysłanej do sieci, można było zbudować budynki, których koszty ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i energii elektrycznej były na poziomie około 20 zł miesięcznie, około 200 kilkudziesięciu złotych rocznie. Ta akcja dostępna jest na stronie dombezrachunków.com. Tu przepraszam, jest błąd. Link, kod QR jest poprawny. Znajdą tam Państwo zarówno poradnik, jak również filmy z akcji, również pokazujące ideę tych rozwiązań. W dużym stopniu ta akcja też jest dosyć istotna, jeżeli chodzi o kwestię współpracy z budynkami istniejącymi. Ja przybliżę tą kwestię za moment. W tym poradniku znajdą Państwo więcej informacji, między innymi o tym, jak działa obecnie system opustu. Przypominam, że zgodnie z aktualną wiedzą, on będzie funkcjonował prawdopodobnie do końca marca, jeżeli chodzi o nowe osoby, które chcą się przyłączyć do systemu. Natomiast będzie funkcjonował już przez 15 lat, jeżeli ktoś ten system użytkuje, to jest ten okres trwałości użytkowania systemu opustu. Przypominam, prosument może wyprodukować energię, zużyć ją na miejscu, wysłaną energię do sieci może odzyskać w ciągu roku na poziomie 80% lub też na poziomie 70% w przypadku większych mocy niż 10 kW peak. Co jest istotne, opłaty to tylko opłaty stałe, niewielkie, które powodują, że ten system również jest bardzo mocno opłacalny w przypadku stosowania pomp ciepła. Popatrzmy na przykład takiego budynku. To jest przykład budynku o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych, gdzie występuje instalacja fotowoltaiczna. Budynek jest w dobrym standardzie, mimo tego, że zbudowany kilkanaście lat temu, w standardzie w zasadzie wyższym niż warunki techniczne 2021. Widzimy tutaj, że w ciągu roku wyprodukowane jest 9,6 MWh, czyli 9600
20 kWh rocznie. Oddanych do sieci jest 7 tysięcy, pobranych 5300. No jeżeli popatrzymy się, blisko 30% energii, która zużywa się w budynku, pochodzi z fotowoltaiki, a patrząc z kolei, to jest tak zwany poziom autarki, a patrząc z kolei z punktu widzenia wyprodukowanej energii, około 25% energii produkowanej jest wykorzystywane w budynku. Widzimy też przykład rozliczenia tej energii, wykorzystania energii od strony ogrzewania ciepłej wody, zużytej energii elektrycznej i chłodzenia. Po prawej stronie widzą Państwo wykres. W takim budynku jest około 46 m2 fotowoltaiki. I tak jak powiedziałem, taki budynek, takie koszty takie ogrzewania takim budynkiem, ale również chłodzenia energii elektrycznej i ciepłej wody są na poziomie 200 kilkadziesiąt złotych rocznie. Gdybyśmy chcieli zbudować rozwiązanie, w którym będziemy bilansowali w systemie opustu ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, to widzą Państwo na slajdzie wykres, który pokazuje, jak by to wyglądało w przypadku budynków w bardzo dobrym standardzie, czyli budynków prawie że pasywnych. To jest ten standard EU15, kiedyś wspierany w jednym z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie NF15, czy też 40 kWh na metr kwadratowy energii użytkowej. To jest odpowiednik programu NF40. Widzimy też aktualne standardy warunków technicznych 2021 i ewentualnie wcześniejszy standard 2017, czyli taka moc w kilowatach peak przy założeniu, że dach byłby pochylony 40 stopni, kierunek południowy z odchyleniem nie większym niż 30% na południe czy zachód. Taka moc instalacji spowodowałaby, że mielibyśmy zbilansowane koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Więcej informacji zawartych jest w poradniku, aczkolwiek on jest bardziej dedykowany rzeczywiście dla budynków nowych. Gdybyśmy popatrzyli na różne standardy budynków, czyli standardy, takie kodeksy budowlane, które pojawiały się w ostatnich latach, to pierwszy kodeks pojawił się w 2008 roku, warunki techniczne 2008 roku, potem w 2014, widzimy skróty tutaj WT 2014, 2017, 2021. Widzimy też tutaj takie typowe zużycie paliwa umownego, bo założenie jest takie, że pokazujemy zużycie paliwa w umownych metrach sześciennych na metr kwadratowy gazu ziemnego lub też litrów oleju. I te budynki, które są w tej chwili budowane, są to budynki energooszczędne, których standard oczywiście mógł być trochę wyższy i pewnie w przyszłości też takie budynki o lepszym standardzie nowe będą budowane. Natomiast zwrócę też uwagę, że gdybyśmy termomodernizowali budynek do standardu warunków technicznych 2021, to ta wartość będzie taka, jak tu mniej więcej pokazana, jeżeli chodzi o zużycie gazu, czy też innych nośników, przeliczając to na energię. Gdybyśmy to chcieli przeliczyć na energię, powiedzmy, końcową, to trzeba by te wartości, które tutaj widzimy na czarno, przemnożyć razy 10 mniej więcej. W przypadku pompy ciepła trzeba by te wartości podzielić przez 4, podzielić przez 3,5. Energia końcowa w tym wypadku jest niższa. Popatrzmy na przykład analizy w kilku budynkach od powierzchni od 100 metrów do 250 metrów kwadratowych w standardzie budynków nowych, warunków technicznych 2021, ale też w standardzie takiego budynku 2014, będę mówił o tych standardach izolacyjności później. Bardzo często jest tak, że jeżeli poddamy budynek dobrej termomodernizacji, ten standard budynku po wymianie okien, po wymianie izolacji będzie bliski warunkom technicznych 2014, pomiędzy 2014 a 2021. I w tej analizie zobaczymy sobie też kwestię zużycia bilansowania ciepłej wody, energii elektrycznej, również ogrzewania budynku w różnych standardach, jak również odniesiemy to do ilości modułów fotowoltaicznych w oparciu o ten istniejący system, o którym mówiłem przed chwilą. Zacznijmy może od kwestii bilansowania w systemie opustu. Oczywiście przy założeniu jeszcze raz, że ta fotowoltaika jest skierowana na południe z niewielkim odchyleniem na wschód czy też na zachód. Zakładamy też, że jest to pochylenie dachu około 40 stopni z niewielkim odchyleniem w górę dół. Więc jeżeli byśmy chcieli zbilansować w zależności od liczby osób, widzimy tutaj od 2 do 6 osób na slajdzie, to w przypadku energii elektrycznej
To jest od 12 do 20 w przypadku 6 osób modułów o mocy 330 W peak. Łatwiej jest też to troszkę przeanalizować, dlatego że trzy takie moduły to jest około 1 kW peak, więc łatwiej jest to też analizować w taki sposób, właśnie przeliczając to na moduły i też łatwo na moc instalacji fotowoltaicznej liczonej w tak zwanych właśnie kilowatach peak. Gdybyśmy chcieli to zbilansować za pomocą pompy ciepła, jeżeli chodzi o przygotowanie ciepłej wody, widzimy, że na przykład w przypadku 4 osób wystarczyłyby 4 moduły, czyli troszkę powyżej 1 kW peak, kilowat powiedzmy 200 W peak. W przypadku 6 osób to już ta wartość byłaby powyżej 1,5 kW peak. Jeżeli popatrzymy się na bilansowanie w różnych budynkach nowych, to widzimy, że w przypadku budynku 100-metrowego, jeżeli byłby to budynek w troszkę lepszym standardzie, a takie powinno się wspierać, mam nadzieję, że w przyszłości budynki o standardzie wyższym niż warunki techniczne będą wspierane również w innych programach. Do tego też zachęca Komisja Europejska. Mówię tutaj na przykład o standardzie NF40. To widzimy, że w tym momencie po zbilansowaniu na ogrzewanie, po kolei patrząc na energię elektryczną, na przygotowanie ciepłej wody przez pompę ciepła, ogrzewanie i chłodzenie, liczba paneli wynosi w przypadku 100 metrów 23, w przypadku 200 metrów 29, mniej niż 30. No, jeżeli przekraczamy liczbę 30, w tym wypadku chodzi o 10 kW peak, wchodzimy w inny system bilansowania, bo wtedy ten współczynnik opustu wynosi nie 80%, tylko 70%, czyli reasumując, produkując energię, odzyskujemy tylko 70% tej energii dostarczonej do sieci w ciągu roku. Stąd też na przykład w tym ostatnim przypadku pewnie lepiej byłoby zastosować instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW peak, czyli 30 modułów, a nie 35 po zwiększeniu właśnie przejścia na tą wartość 0,7. Ta wartość na czerwono, która jest pokazana w tej kolumnie ostatniej, dotyczy właśnie tego, że przekraczamy tą moc 10 kW i w takiej sytuacji trzeba by przejść na po prostu system rozliczania 0,7 i stąd ta liczba będzie nie 31, tylko właśnie 35. Gdybyśmy popatrzyli się na podobną analizę w zakresie budynków w standardzie warunków technicznych 2014. Zakładam, że spora część budynku można doprowadzić do podobnego standardu wynikowego, czyli zakładam, że nie wszystkie prace modernizacyjne, termomodernizacyjne uda się zrobić. To widzimy, że ta liczba modułów w przypadku ogrzewania jest praktycznie prawie dwa razy większa. No i właściwie w przypadku budynków 200 metrów czy 250 już przekraczamy 30 modułów, czyli 10 kW peak. I w takiej sytuacji pewnie sensownie byłoby zatrzymać się na takiej liczbie, no i po prostu płacić stosunkowo niewielkie koszty, nawet wtedy, kiedy będą podwyżki energii, to nie będą znaczące koszty. Oczywiście pod warunkiem, że uda się inwestorom zgłosić przyłączenie do końca marca tego roku, przyszłego roku 2022. O tym jeszcze przypomnę. Możemy też zobaczyć, jak by wyglądała kwestia ogrzewania w różnych standardach budynków. Mają to Państwo zestawione dla standardów budynków 2021. To jest trzecia linijka. Ostatnia, ten standard, o którym mówiłem, że można do niego w miarę termomodernizować dużą część budynków. I wyższe standardy, które dotyczą budynków nowych, standard budynków ultraenergooszczędnych, 40 kWh na rok energii użytkowej na metr kwadratowy, czy też standard budynków pasywnych. Przypomnę, pokazywałem taki slajd pokazujący zużycie w różnych budynkach. W budynkach starych budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych może zużywać nawet 4000 metrów sześciennych gazu lub 4000 litrów oleju, nawet na samo ogrzewanie. W przypadku budynków w bardzo dobrym standardzie, zakładam, że mówimy już o budynkach energooszczędnych, czy budynkach WT 2014, to zużycie może być nawet 2-3-krotnie niższe, a w budynkach pasywnych nawet ta wartość może być 10-krotnie niższa, ale dotyczy to bardziej standardu nowych budynków, bo ciężko jest zrobić termomodernizację budynku właśnie do takiego standardu budynku pasywnego. Jest to dosyć trudne z wielu powodów. Zwrócę też uwagę na to, że można by zrealizować też taki system bilansowania w oparciu o inne technologie, czyli na przykład o kotły elektryczne czy maty elektryczne. Natomiast to, na co bym chciał zwrócić uwagę w kontekście istniejących budynków, że badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Fraunhofera ISE, który bada pompy ciepła od kilkunastu lat, te badania przeprowadza znany naukowiec, który zresztą jest też członkiem stowarzyszenia, w którym mam przyjemność reprezentować,
pan Marek Miara, pokazują, że efektywność pomp ciepła w istniejących budynkach w przypadku pomp gruntowych to wartość około 3,7. Takie badania w istniejących budynkach zostały przeprowadzone w Niemczech. W budynkach z pompami ciepła około 3,0. Ta efektywność w związku z tym, że pompy ciepła cały czas się zmieniają, rośnie. A w przypadku kotłów elektrycznych zawsze ta wartość jest poniżej 1. W związku z tym, gdybyśmy chcieli zbilansować to rozwiązanie za pomocą ogrzewania elektrycznego, to praktycznie wchodzimy już w przypadku samego ogrzewania budynku, nawet w bardzo dobrym standardzie budynku, już w instalację od kilkunastu do 20-30 kW peak. I jest to po prostu nieopłacalne również pod względem inwestycyjnym. Stąd też tego typu rozwiązania, taka prosta elektryfikacja, nie jest odpowiedzią. Zresztą jest to udowodnione w wielu krajach, gdzie próbowano taką prostą elektryfikację robić, a już szczególnie w przypadku budynków modernizowanych, gdzie po prostu zawsze jest problem z siecią elektryczną, mocą przyłączeniową energii elektrycznej. Gdybyśmy chcieli oszacować moc instalacji fotowoltaicznej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, to tu taką podpowiedzią w przypadku zużycia węgla, kotłów węglowych, są te dwa wykresy pokazujące z jednej strony na osi poziomej, na tym lewym rysunku, zużycie ekogroszku w tonach na rok. Tu nasz przykład pokazuje 3 tony na rok. Z kolei na osi pionowej moc instalacji fotowoltaicznej w kilowatach peak przy założeniu, że mamy instalację fotowoltaiczną z instalacją grzejnikową z temperaturami pracy projektowymi około 55 stopni. Widzimy w tym momencie, że będzie to około 6 kW peak przy sprawności kotła, przy założeniu sprawności kotła 70%, to jest ta szara linia, którą widzimy tutaj na wykresie. Gdyby sprawność kotła była bliżej 80%, no to ta wartość byłaby troszkę większa niż 6 kW peak w systemie bilansowania ogrzewania i ciepłej wody, bo założyliśmy, że bilansujemy tylko ogrzewanie i ciepłą wodę. Zdarzają się takie przypadki, że budynki mają bardzo mocno przewymiarowane urządzenia grzewcze, kotły na paliwo stałe, kotły węglowe czy kotły na drewno, i wtedy ich sprawność bardzo mocno spada. I jeżeli mamy taką sytuację, że budynek jest mały, a kocioł ma moc 20 parę, 30 kW, budynek został poddany termomodernizacji, to w takiej sytuacji nie tylko spadnie zapotrzebowanie ciepła budynku, ale również, co jest też istotne, spadnie niestety sprawność, co oznacza, że w tym momencie zużycie paliwa wcale nie będzie znacząco niższe. Więc jeżeli byłby to bardzo mocno przewymiarowany kocioł, to może być to nawet sprawność na poziomie 50%, widzą Państwo tu na lewym wykresie niebieską linię, i wtedy byłoby to około 4 kW peak. Z prawej strony podobny wykres pokazujący bilansowanie w systemie opustu, ogrzewania i ciepłej wody w przypadku pompy ciepła gruntowej. Zachęcam Państwa do pobrania tego materiału po tym webinarium. Popatrzmy, jak wygląda kwestia dofinansowania pomp ciepła w czystym powietrzu. Mamy dwa poziomy dofinansowania, poziom podstawowy, tutaj widoczny w tej kolumnie środkowej, oraz podwyższony z prawej strony. Ja się skupię w tej chwili na poziomie podstawowym. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda o klasie energetycznej do ogrzewania budynków A+, poziom dofinansowania to maksymalnie 30%, nie więcej niż 9 000 zł dotacja. W przypadku pomp ciepła średniotemperaturowych, które mogą pracować z parametrami 55 stopni i klasy energetycznej klasy A2+ lub A3+, to 13 500 zł. Ten wyższy poziom dofinansowania jest też w przypadku pompy ciepła gruntowej. Jeżeli to jest klasa A2+ lub A3+, to jest to poziom dofinansowania do 45% inwestycji, nie więcej niż 20 250. No ale co jest też istotne, w programie Czyste Powietrze jest cały czas dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej na poziomie 5 000 zł, ale nie więcej niż 50% kosztów inwestycji. Mówię cały czas o poziomie podstawowym. I tutaj, co też jest ważne, w przypadku połączenia tych dwóch technologii zwiększa się też maksymalny poziom dotacji na inne rozwiązania o 5 000 zł. I o tym też warto pamiętać, i to jest coś, co jest też takim promowaniem tego rozwiązania.
Jeżeli popatrzymy się na takie dokładniejsze analizy pokazujące koszty, tak zwane całkowite koszty roczne, czyli sumowane koszty inwestycji związane na przykład z wzięciem kredytu, z koszty zużycia energii, koszty napraw, przeglądów, serwisu, to w przypadku pomp ciepła możemy skorzystać właśnie z takiego arkusza, jak Państwu za chwilę pokażę, gdzie znajduje się kod QR. Tutaj mamy przykład budynku o powierzchni 150 m2, który jest w standardzie mniej więcej z budynku warunków technicznych 2021. Cztery osoby zużywające 50 litrów wody każda o temperaturze 55 stopni. I możemy, wykorzystując ten arkusz, wprowadzając dane też dotyczące efektywności urządzeń, porównywane są w tym przykładzie sześć technologii, nawet siedem dokładnie technologii, bo kocioł gazowy, kondensacyjny, pompa ciepła gazowa, kocioł na pelet, kocioł elektryczny o sprawności 95% i trzy przykłady z pompami ciepła. Ostatnie dwa to pompa powietrzna i gruntowa, natomiast przedostatni od końca to pompa ciepła powietrze-woda plus fotowoltaika o mocy 6 kW peak. I patrząc na pozostałe dane, tutaj widzą Państwo wprowadzone dane, też z dofinansowaniem w programie Czyste Powietrze możemy policzyć oraz cenami energii. Wprowadziliśmy ceny dla taryfy G12W aktualnej oraz aktualne ceny energii związane z ceną gazu czy z ceną peletu. To jeżeli popatrzymy się na całkowite koszty roczne, to koszty w przypadku tego wariantu tutaj piątego, który widzą Państwo na ekranie, są generalnie najniższe, dlatego że odpada koszt energii. Tak czy tak, mając energię elektryczną w budynku, musimy płacić koszty stałe. Stąd też w każdym z tych przypadków, które tutaj widzimy, te koszty stałe są płacone, stąd też nie były tutaj doliczone. I w tym przypadku dużą pozycję stanowią koszty kapitałowe związane z kredytem, ale też sporą koszty obsługi, napraw, przeglądu zryczałtowane zgodnie z tą metodą wytycznych VDI 2067. Jest to metoda stosowana przez wszystkich inżynierów niemieckich od ponad 40 lat. Wdrożona w Polsce od mniej więcej 5 lat. Jako port PC wydaliśmy wytyczne, które właśnie tą metodę wdrażają. To są wytyczne port PC część 6. Co to pokazuje w tym momencie, że ta technologia jest najbardziej opłacalna właśnie w istniejącym systemie opusto. Przyszły system, który powinien wystartować w przyszłym roku, system rozliczania prosumentów, będzie zachęcał do tego, żeby dużo tej energii elektrycznej wyprodukowanej konsumować, jak najmniej tej energii pobierać z sieci. I jeżeli pojawią się magazyny energii elektrycznej, dofinansowanie tych magazynów energii elektrycznej, to ten poziom autarki wykorzystania produkowanej, właściwie zużywanej energii jako energii ze słońca będzie tutaj dosyć duży. Widzimy tu przykład na wykresie budynku w bardzo dobrym standardzie. Może być to budynek o powierzchni 150 m2, nowy budynek z instalacją fotowoltaiczną. Na osi poziomej widzimy moc instalacji fotowoltaicznej, na osi pionowej poziom autokonsumpcji. Tutaj właściwie bardziej autarki, zaraz spróbuję wytłumaczyć dokładnie, na czym to polega na wykresie. I to oznacza, że jeżeli mamy na przykład instalację o mocy 9 kW, magazyn energii 8 kWh, możemy uzyskać ten poziom autarki 53%, czyli tylko 47% energii sprowadzamy z sieci, 57% dzięki magazynom energii moglibyśmy wykorzystać. Ten poziom niestety maleje wraz z gorszym standardem izolacyjności. Pokażę to na przykładzie kolejnym. Zakładam, że budynek ma projektowe obciążenie cieplne około 9 kW. I tutaj przy takiej samej założeniu 9 kW peak ten poziom autarki byłby około 37%, w przypadku większym magazynu około 44%. Więc widzimy w tym momencie, że ten kierunek będzie się mocno rozwijał. Liczę na to, że wsparcie magazynów energii będzie adekwatne do potrzeb i do możliwości wykorzystywania właśnie tej energii produkowanej bezpośrednio z fotowoltaiki. Wróćmy do pojęcia poziomu autarki. Widzimy tu na wykresie w takim kółeczku czerwonym właśnie poziom autarki budynku jeszcze bez magazynów energii. Ten budynek akurat jest w bardzo dobrym standardzie energetycznym i ten poziom autarki z magazynem energii o mocy
czy o pojemności około 10 kWh byłby gdzieś na poziomie bliskim 50%, czyli reszta energii byłaby sprowadzana z sieci. Ten kierunek autarki, lepszego standardu budynku, zwiększania autarki zużycia energii właśnie produkowanej z fotowoltaiki, magazynów energii, magazynów ciepła będzie się rozwijał. Takim magazynem jest również budynek, dlatego że jeżeli jest bardzo dobrze izolowany budynek, można niekoniecznie ogrzewać cały czas ten budynek, a wykorzystywać głównie tańszą energię albo właśnie produkowaną z fotowoltaiki, albo w taryfie na przykład G12W, w tej taryfie weekendowej czy taryfie dwustrefowej w tańszym przedziale. Proszę Państwa, krótko podsumowując tą część, chciałbym przypomnieć, że aktualny system opustu jest możliwy w przypadku inwestorów, którzy zdążą z wnioskiem o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do końca marca 2022 roku. Według zapowiedzi rządu od 1 kwietnia ma obowiązywać nowy system. Niestety nie jesteśmy w stanie pokazać analiz ekonomicznych w oparciu o ten nowy system. On jest w tej chwili jeszcze szczegółowo nieznany, natomiast wiemy, że ten istniejący system opustu jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia ogrzewania budynku. Minusem jest to, że jak gdyby on gdzieś zachęca do tego, żeby wziąć kredyt, wtedy też spadają koszty łączne kredytu, również koszty użytkowe od strony zużycia energii elektrycznej, czy też pozostałe koszty wsumowane są najniższe. Natomiast tak jak powiedziałem, jest to pewne ograniczenie i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Tak jak mówiłem wcześniej, według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2022 planowane jest wdrożenie systemu wsparcia dla magazynów energii, też magazynów ciepła w ramach kolejnej edycji programu Mój Prąd. Myślę, że to jakie będzie wsparcie, będzie też decydowało, na ile ten kierunek zastosowania pomp ciepła w modernizowanych budynkach czy też nowych budynkach będzie dalej tak mocno opłacalny. Liczę na to, że to wsparcie będzie adekwatne i dobrze przeanalizowane pod względem kosztów. Proszę Państwa, serdecznie Państwu dziękuję za uwagę w tej części. Chciałbym zaprosić Państwa na 10-minutową przerwę i widzimy się w takim razie za 10 minut. Zapraszam jeszcze raz serdecznie Państwa do zadawania pytań na czacie.